17 czerwca 1834 roku w Paryżu w drukarni Apinarda zakończono pracę nad ostatnim arkuszem pierwodruku dzieła Adama Mickiewicza, Pana Tadeusza. Ta epopeja została sfinansowana przez uczestnika powstania listopadowego Aleksandra Jałowieckiego. Pomimo zakończenia prac, sprzedaż zaczęła się blisko 2 miesiące później, wraz z dotarciem pierwszego egzemplarza do Polski pod zaborami. Aktualnie pierwodruk tej epopei został wyceniony na 9 tysięcy złotych. Pomysł na Pana Tadeusza zrodził się u Mickiewicza prawdopodobnie 1831 roku, podczas pobytu poety w Wielkopolsce.